Prawdziwy pisarz jest jak kobieta, która sika, kiedy chce jej się sikać. Na chodniku, przy stoliku, w knajpie, pragmatycznie, w odwiecznej kobiecej trosce o innych, pilnując, aby strumień moczu nie przeszkadzał, aby popłynął w kierunku od ludzi. Powiedziałby ktoś, że to niewychowane albo zdziczałe kobiety, że w ogóle nie warto rozmawiać o takich kobietach. Powiedziałby ktoś, że z całą pewnością są to kobiety bezwstydne, ale mój pisarz, uzurpator we mnie, takie właśnie kobiety kocha. Kiedy widzi, jak kobieta wstaje od stolika, idzie kawałek w trawę, zsuwa majtki i po prostu zaczyna na tę trawę sikać, zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Mój pisarz, uzurpator, myśli wtedy o tym, że są to kobiety wrażliwsze, a więc mniej baczące na sprawy drugorzędne. Kiedy czujesz z całą ostrością, jak się sprawy mają na świecie, jaką gorącą i niesłychaną lawą jest życie ludzkie, jak z ostrością perwersyjnie zaostrzonej brzytwy czas tnie życie wszystkich tych małych stworzonek i jak pulsują czystą krwią owych cieniutkich, niewidzialnych żyłek utkane z sieci, z których wszystko jest uplecione, mocno powiązane. Kiedy odczuwasz to wyraźnie, każdym nanomilimetrem mózgu podtrzymywanego wciąż w tym cudownym i niesłychanym istnieniu przez wariacką i niezmordowaną pompę, w niewiarygodny sposób wprowadzoną w wieloletni, jednostajny ruch. Wtedy oddawanie moczu z całym jego zapachem i symboliką na żywą trawę, poprzez którą wsącza się on w głąb ziemi, lub na chodnikowe płytki zrobione z kamieni, które pamiętają nie wiadomo co, wydaje się naturalne, oczywiste, kosmiczne. Zawiera w sobie odwieczną tajemnicę życia, gołego życia, które nie zna wstydu, które zna tylko lęk i rozkosz, rozpacz i ekstazę, trwanie i spełnianie. Facet, który sika, kiedy chce mu się siku, to zwykły cham, kumpel albo uzurpator, który udaje spontaniczność, udaje wolność, udaje bezwstyd. Gdybym był prawdziwym pisarzem, umiałbym to wszystko powiedzieć po prostu. Bez napinania się, bez sztuczek. Samo by płynęło. Organicznie. Bezwstydnie.